spotkałem się też z takim poglądem, że archeologia lotnicza polega na odkrywaniu wraków, które są pogrzebane w ziemi, wraków samolotów, które są pogrzebane w ziemi. Nie, to nie ma nic wspólnego z archeologią lotniczą. Właśnie przed studiami w ogóle nie łączyłem archeologii z lotnictwem. Nie wiedziałem, że można takie połączenie zrobić. Bracia zabierali mnie kilkakrotnie na lotnisko i tak zaczęła się ta przygoda. Latanie zaczynałem od szybowców. Latam na Embraerze 170. Posiadam 18 medali indywidualnych z mistrzostw świata i Europy. Jestem trzykrotnym mistrzem świata w lataniu precyzyjnym. Już podczas studiów na przedmiocie konserwatorstwo właśnie po raz pierwszy zobaczyłem literaturę, w której mogłem przeczytać trochę o wyróżnikach fotointerpretacyjnych i o zdjęciach lotniczych i o wzajemnych relacjach. I wtedy powstał pomysł właśnie pracy licencjackiej, a później pracy magisterskiej związanej właśnie z archeologią lotniczą. Archeologia lotnicza zajmuje się poznawaniem przeszłości człowieka przy wykorzystaniu zdjęć lotniczych albo teraz już szerzej zobrazowań teledetekcyjnych, które uzyskuje się przy wykorzystaniu rozmaitych statków powietrznych. Zaczęło się na przełomie XIX i XX wieku, a można by powiedzieć, że nawet i w drugiej połowie XIX wieku, gdy wykonane zostały pierwsze zdjęcia lotnicze Paryża. Mamy też zdjęcia lotnicze Bostonu, troszeczkę późniejsze. Są też zdjęcia lotnicze. Zdjęcia lotnicze były wykorzystywane w trakcie wojny domowej, wojny secesyjnej amerykańskiej. Można powiedzieć, myśl, że spojrzenie z góry daje lepsze wyobrażenie o tym, co się dzieje na Ziemi, była znana jakby i przewidywana znacznie wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o archeologię, to w tej chwili najstarsze znane zdjęcia lotnicze obiektów archeologicznych pochodzą z 1899 roku i to są zdjęcia Forum Romanum. W Polsce dla celów archeologicznych zdjęcia lotnicze były wykonywane głównie w Biskupinie. To były zdjęcia wykonywane od 1934 roku do 1939. One fenomenalnie były wykorzystane przez profesora Józefa Kostrzewskiego do promocji tego stanowiska. Czyli w momencie, gdy jeździł na konferencje europejskie, światowe i pokazywał biskupin na zdjęciach lotniczych, to po prostu wszyscy padali na kolana. Tak na stosunkowo dużą skalę zdjęcia lotnicze dla celów archeologicznych były wykorzystywane od czasu I wojny światowej. Za osobę, która
wprowadziła metodę wykorzystywania zdjęć lotniczych w archeologii na dużą skalę był Brytyjczyk O.G.S. Crawford. On sformułował wszystkie podstawowe zasady dotyczące wykorzystywania tej metody i co najważniejsze, jakby powiązał wykonywanie zdjęć lotniczych z przekładaniem informacji ze zdjęć lotniczych na mapę. I to dopiero mapa staje się podstawowym narzędziem badawczym dla archeologa. Nie samo zdjęcie, tylko mapa z informacją wynikającą ze zdjęcia. Wcześniej takie obiekty typu zamki, pałace z powietrza obserwowałem, robiłem zdjęcia, ale nie sądziłem, że można za pomocą różnego rodzaju wyróżników spróbować rozpoznać to, co kryje się pod ziemią. Raczej kojarzyłem je z geologią czy z pracami agrotechnicznymi, na pewno nie z archeologią. Różne stanowiska w różnych warunkach, w różnym czasie się mogą ujawniać. Gdybyśmy chcieli fotografować obiekty, które mają własną formę krajobrazową, no to oczywiście wtedy najlepiej jest to robić, gdy słońce jest bardzo nisko nad horyzontem. Staram się zawsze wybrane stanowiska archeologiczne sfotografować kilkakrotnie, żeby być pewnym, że nie jest to pomyłka związana z jakimiś pracami agrotechnicznymi. To nie możemy też przyjąć jakby a priori, że jeżeli widzimy obiekty archeologiczne, to że widzimy wszystkie obiekty archeologiczne. Bo zróżnicowanie geomorfologiczne może być takie, że obserwujemy tylko część stanowiska archeologicznego. Najlepsze efekty daje fotografowanie pól uprawnych. Doświadczeni archeolodzy lotniczy wyróżniają kilka kategorii takich wyróżników. Pierwsza to będą te wyróżniki roślinne. Wynikają z tego, że zakłócona struktura gleby ma wpływ na tempo wegetacji. Powoduje, że rośliny są wyższe, gęstsze, mają jakby więcej liści, czy powierzchnia liścia jest większa i później dojrzewają, czyli są dłużej zielone. Jeżeli jest to negatywny wpływ, no to wtedy rośliny są niższe, rzadsze, powierzchnia liścia jest mniejsza. Cień znowu ujawnia bardzo dobrze obiekty o własnej formie krajobrazowej. Dalej woda, jeżeli jest to powódź, na przykład rozlana rzeka na łąkach, to wtedy wszystkie nierówności terenowe są bardzo dobrze widoczne i ujawniają się wtedy też obiekty o własnej formie krajobrazowej, ale nieczytelne w terenie, bo to denivelacje mogą być rzędu 5, 10, 15 cm. Woda to pokaże, natomiast chodząc po tym terenie nie jesteśmy z tego w stanie zarejestrować. Są jeszcze wyróżniki glebowe. Wiąże się to z tym, że w trakcie procesów agrotechnicznych, głównie orki, warstwa kulturowa wyrzucana jest na powierzchnię ziemi. Jeżeli ona się wyraźnie różni kolorystycznie od humusu, to wtedy to dokładnie można zarejestrować. O ile wyróżniki roślinne bardzo wyraźnie pokazują nam granice obiektów archeologicznych, to wyróżnik glebowy tego tak wyraźnie nie pokazuje.
Nie wyobrażam sobie, że zdjęcie zrobi pilot, który nie jest zaznajomiony z archeologią lotniczą. Jednak taki duet, że leci pilot i archeolog, jest najlepszy, a byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby leciało dwóch archeologów, z których jeden byłby pilotem. I wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie w krótkim okresie czasu, nawet na kilkudniowych kursach, przyuczyć pilotów do odnajdywania takich stanowisk archeologicznych. Powinno się stworzyć taką komórkę, która zajęłaby się właśnie archiwizowaniem, interpretowaniem i publikowaniem tych zdjęć. Ukształtował się taki potoczny i szeroko zaakceptowany pogląd, że zdjęcia lotnicze w Polsce są mało przydatne, że stanowiska się nie ujawniają. Archeolodzy bardzo często, zwracając się do mnie o to, żebym wykonał zdjęcie, oczekują tylko ilustracji stanowiska archeologicznego. Nie oczekują informacji o tym, co znajduje się pod ziemią. A to jest jakby fundamentalna rzecz metody, którą możemy określić jako archeologia lotnicza. Czyli wydobycie ze zdjęcia lotniczego informacji o strukturze przestrzennej stanowiska, kontekście środowiskowym, kiedy dane stanowisko funkcjonowało, stanie zachowania stanowiska. Zdjęcie przestaje pełnić rolę ilustracyjną, pełni rolę źródła informacji, która może być wykorzystana w budowaniu obrazu przeszłości. Zatem to jest ważne, żeby jakby ze sobą rozmawiać, a nie sprowadzać tego do załączników w formie ekspertyz. Metody nieinwazyjne są o tyle dobre, że one są perswazyjne wizualnie. Zatem, jeżeli coś pokażemy, to działa na wyobraźnię. Obraz działa na wyobraźnię. Jeżeli zastosujemy kilka różnych metod, to ten obraz możemy jeszcze zrobić, przekształcić. Możemy z niego zrobić obraz 3D, możemy z niego zrobić animację. To jest jakby wprowadzanie archeologii do metod, współczesnych metod jakby przekazywania informacji. A wtedy ta informacja staje się jakby łatwiej przystępna, bardziej perswazyjna, ona działa. Możemy. No, macie tyle godzin, że musicie ostro ciąć. Im będziecie bardziej ostro ciąć, tym lepiej.